O kurde, jest poważnie. I będzie atak? O kurde, face to face. Kto przytuli Nicole pierwszy? Kurde no. To pierwszy da buziaka Nicoli? Mocnego? Mocnego? Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Wstałem ranusieńko, ubrałem się bialusieńko, usłyszałem głos ptaszyny, że mojego wnuczka urodziny. Tak to było? Chyba tak. Tak mnie zawsze dziadek budził i nie mam dzisiaj urodzin, ale troszeczkę czuję się, jakbym cofnął się do przeszłości, gdyż zobaczcie, gdzie jestem. Jestem w Białej Podlaskiej. Mam wolną chatę, co prawda nie skorzystam z niej za długo, bo za chwilę jedziemy. Cała moja rodzina wyjechała na Mazury. Jeśli chodzi o taki mega skrót, co się działo, dlaczego mnie tak nie było, zryła mi banie ta podróż. Naprawdę. Było tak, że ja myślałem, że jest cały czas ok. Nie jestem zmęczony, ale chyba po wycieczce, po tym całym, jak już zgasiłem silnik, chyba dzień w dzień ta adrenalina mi schodziła i naprawdę byłem zmęczony, nie miałem weny trochę do vlogu, ale moja mama, Adrian i Nicola zaproponowali mi, że wezmą Charlie na te dwa dni, więc Charlie została w domu, my spędziliśmy z Angeliką super czas, zobaczycie u niej na vlogu, jeszcze trochę z dzieciakami sami pobyliśmy, spędziłem taki no mega romantyczny, mega fajny czas z Angeliką i po dwóch dniach przyjechaliśmy po Charlie, znaczy ja przyjechałem, jestem sam i tak się działo w ostatnich dniach, jak nie nagrywałem, a teraz zaczynamy nowy vlog. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mój kanał, koniecznie to zrób. I co? Zaczynamy ten film. Pełna energia, naprawdę. Za 3, 2, 1. A co będziesz malowała? Na ciebie serduch różowy. Serduch różowy? To ja chcę zobaczyć tylko. Musisz się pamiętać. Nic nie widzę. Mogę już? Pokaż. Wow, to dla mnie serduch? Piękny. Ty kochasz tatę? Mam wrażenie, że ostatnio wróciłem do momentu słoika. Jak byłem w Warszawie, jak mieszkałem w Warszawie, przyjeżdżałem tu, to wyobraźcie sobie, że babcia z dziadkiem nawet pakowali mi zamrożone piersi z kurczaka, bo ja jadłem bardzo dużo, bo trenowałem. Kurczę, ostrości nie było. Mega dużo pierogów, mega dużo pomrożonej piersi z kurczaka, jakiejś słoiczki. Teraz z kolei Adrian przygotował dla mnie, Adrian mojej mamy, przygotował dla mnie, znaczy dla mnie, dla całej rodzinki, a pewnie najbardziej dla Charlie. Zobaczcie, ile słoików ogórków. Ogórki małosolne to jest coś, co uwielbiam, a wiem, że dziadek po pierwsze dał mi parę dni temu też i znowu coś szykuje, więc będę miał prawdziwe oblężenie ogórków, ale bardzo to lubię. Charlie przed chwilą mi powiedziała, że księżniczki nie biegają. Księżniczki nie biegają? Aha, to powolutku, księżniczko. Co? Tylko idą. Aha, idą księżniczki. Proszę bardzo. Zapraszam moją księżniczkę do samochodu. Papa. Nie wiem, jakieś kurki chyba. Chodź, dziadzia poszukamy i babci. Sam rano, ranusieńku. Umyłem się czyściusieńku. A, widzicie. Usłyszałem głos ptaszyny, że dziś mojej wnuczki, imieniny. Mówiłem, że ogórki wszędzie, wszędzie ogórki. No, skąd wiesz? No bo widziałem, Bartek mi wysyłał przecież filmik, jak robisz. Tak. Wstawiłem, no. To raz Adrian robił, też mi dał. Tak? Ty mi dałeś. Także ogórków mam dostatek. Przez to, że jesteśmy cały czas w podróży, cały czas odwiedzamy nowe miejsca, jakieś targi, sklepy, cały czas gdzieś Charlie jest troszeczkę przebodźcowana tym wszystkim, że widzi, ostatnio to jest hit, chciała, żebym jej kupił, uwaga, buty do flamenco. Co prawda, my naprawdę, z dzieckiem to jest troszeczkę problem, jeszcze jest tak małym, ale staramy się jakoś jej to wytłumaczyć, tak, że na przykład tato kup mi lizaczka, okej, kupię ci lizaczka, ale ona wtedy mówi, chcę trzy, no to już nie. Charlie, trzeba jednego. Kiedyś, później, jak już zjesz, jak będziesz chciała jeszcze jednego, to porozmawiamy, ale że od razu trzech nie ma sensu i tak ją edukujemy finansowo troszeczkę. To wiem, to jeszcze 3 lata, więc to jest jeszcze śmiesznie, to brzmi, ale już jakoś, już taki zalążek tego wrzucamy, że faktycznie na te pieniądze trzeba zarobić, że rodzice pracują, że nie ma tak, że to po prostu wyrzucamy, bo bywały takie chwile. Brała loda i mówiła, nie chcę, kupmy drugiego. I to mi się nie podobało bardzo, Angelice również, więc już myślę, że wybrnęliśmy z tego. I właśnie w kwestii edukacji finansowej mam coś dla was fajnego. Także jeśli macie dziecko, wasi znajomi, dalsza rodzina, to warto, posłuchajcie tego, bo jak nie teraz, to kiedy zaczniesz finansowo edukować swoje dziecko? Szkoda, że za moich czasów czegoś takiego nie było. Otóż bank PKO stworzył konto dla dzieci od 6 roku życia do 12 roku życia. Nazywa się to PO Pay Kids i dzięki temu dziecko może po pierwsze mieć własną kartę imienną. Do tego aplikacja PO Pay Kids, służąca do edukacji finansowej właśnie
właśnie waszych dzieci, w której można, po pierwsze, dziecko może poprosić rodzica o kieszonkowe, może wybrać własnego trenera, może dodatkowo personalizować zdjęcia w tle, więc dla dzieci to jest fajne. Dziecko dzięki temu może nauczyć się odpowiedzialności, ponieważ cały czas ma wgląd na pieniądze, którymi dysponuje. Widzi, na co wydał, gdzie poszły pieniądze. Wiecie, to jest fajne, bo bardzo żałuję, że nie było czegoś takiego kiedyś, bo kiedyś się dostawało, nie wiem, dychę, dwie dychy, pięć dych, rozwalało się to w sklepiku i tak naprawdę nie wiedziałem, na co to wszystko poszło. Tutaj wchodzimy, widzimy, gdzie te pieniądze zostały ulokowane, gdzie zostawione, gdzie wydane. Czy to, tak jak mówiłem, odpowiedzialności, samodzielności, niezależności przede wszystkim, bo cały czas, cały ten budżet, śmiesznie to brzmi, nie, że u dzieci, ale fajnie, bo to jest właśnie edukacja finansowa, że już dziecko może kontrolować swój budżet. My, rodzice, to jest też ważne dla nas, mamy po pierwsze wgląd na wydatki swojego dziecka, po drugie możemy przelewać na konto dziecka i my decydujemy, jakie funkcje dziecko na tym koncie ma. Czekają was też fajne bonusy za spełnienie prostych warunków. Więcej w ogóle dowiecie się z linku pod tym filmem, także wchodzicie teraz w opis, klikacie w link i dowiadujecie się. Naprawdę warto. Uczmy, edukujmy dzieci finansowo, żeby wyrosły na ludzi sukcesu. Klikajcie w link, przechodzimy do bloga. To dajesz czosnek, dwa listki, trzy ziarka, wiesz, no to mniej więcej tak, wiesz, no jak dasz więcej, czy co, to też nic się nie stanie. Dwa listki, trzy ziarka ziele angielskiego. A, no już i czosnek, mówiłem już, tak? Tak, mówiłem. Czosnek, ziele. I tą gorczycę, tak? I gorczycy trochę dla twardości. I co, za chwilę później zalewa się to, na gorąco wykuje? I upychasz u góreczki, tak jak to nie upchałem, wiesz, to też jest. I później, wiesz, taką zalewę to z cukru i z musztardy, babcia, robi, wiesz? Z octu, musztardy. Wiem. I cukru. Wiem. Stokrotka rosła polna, a nad nią sumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią sumiał gaj zielony gaj. Dzień dobry. Zróbmy, to jest taki, taka woda. Dzień dobry. I tam dziadek śpiewa. Umie śpiewać? Umie. Miałem tu pobiec 20 minut i wyjechać, ale cały czas z tyłu głowy chodzi za mną i jakoś przez to, że 6 tygodni mnie nie było, to tak jakby przewinęło mi się to lato i ja, przyjeżdżając tu, myślałem, o, niedługo będą jagody, a dziadek mi mówi, że coraz ciężej na rynku je spotkać, czyli przespałem sezon jagodowy, a cały czas z tyłu głowy chodzą mi jagodzianki. Bardzo chcę, tylko nie chcę kupować, ja lubię, jak zrobię sam termomiksie, ale naprawdę bardzo je lubię, więc plan był taki, że sobie pojadę w Warszawie, kupię jagody, ale boję się, bo już jest godzina 12, tak, 12, zanim dojadę, zanim stąd wyjadę, więc może być późno i może tych jagód nie być, także dziadek poszedł się przebrać, wsiadamy do samochodu i jedziemy po jagody. No. Jakby były jajka, to jajka, ale bo ja nie wiem, groszy były i tego, wszystko kartą płacę, nie. Spokojnie, masz wnuczka. No cóż, tak. Dobra, mamy wszystko, mamy jajka, mamy jagody, mamy kurki, ale nie wytrzymam po prostu. Jest taka jedna słodka babuleńka i ona tak szła i mówi, a może pan porzeczki? I ja mówię, nie, dziękuję, a może agrestu? I cały czas teraz chodzę 5 minut po rynku i cały czas mam ją w głowie, więc idziemy jeszcze kupić coś od tej pani. Niepryskane. Niepryskane? Dobrze, dobrze. Namówiła pani na coś i nie wiem na co. Tak? A po ile takie opakowanie? 10 zł. Dobra, i super. A takie duże opakowanie? A tutaj ponad kilogram, no. Też 10. To za 10? Tak, aby masz, sprzedać. Aby sprzedać. Ja mam przy pani 60 i niech pani mi za 60 da. Dobra? Tak, żeby pani szybko stąd uciekała, po co? Czyli tak, jak pani chce, jakąś kombinację za 60 zł. 60. I super, tylko jeszcze jakąś reklamówkę mogę prosić? Proszę bardzo, proszę pana, ja sama z Terbeli. Aha. Co soboty tu stoję i zapraszam. Dobra, bo jak słyszę, będę ja... Bo słyszę młodzi do... Ta babka powinna się ci paciorki przekładać, a ja słyszę, ale nie odzywam się. A nie, a ja powiedziałam, że pani jest taka słodka, tu stoi taka. Tak, tak, więc przyszedłem. No bardzo zadowolona jestem. To bardzo się cieszę. It's real, but I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool?
I wszyscy zadowoleni. Babcia powiedziała, że 80 lat żyje, jeszcze takiej szczęście nie spotkało jej. A, ty, że się ile wiesz? Ale nie, no przecież to 60 zł. To po prostu, i, że tak... Ile zapłaciłeś? 60 zł. O, to i dobrze. No i dobrze, i niech ma. Nie? Także każdy zadowolony. Ja mam witaminki, dużo owoców, więc coś z tym zrobię. Babcia, pani babcia ma szybką sprzedaż, szybciej do domu pójdzie. I widzisz, dziadek, i wszyscy zadowoleni. Jeszcze zdecydowaliśmy, że troszeczkę nasze wyjście przedłużymy z dziadkiem. Przyszliśmy na piwko, ja oczywiście zero, bo zaraz jadę. Zdrówko. Za spotkanko. Wyjechałem już, super czas naprawdę z tymi dziadkami. W ogóle teraz zatrzymałem się, bo w lusterku widziałem, babcia, pożegnaliśmy się tam, pa. I widziałem w lusterku, jak babcia w swoich drzwiach. Dobra, koniec, nie będziemy pierdzielić, Charlie jest najedzona, ja jestem najedzony, jedziemy do domku. Prawdopodobnie zaraz będzie drzemka, tak? Tak! Dojechaliśmy. Jesteśmy w domu. O jeźdź, jaka jeszcze nie wyspana. 40 minut spała ponad. By jeszcze spała, gdy mnie nie obudzi, wiesz? Tak stęskniłam. Ja już jestem gotowy. Dzień dobry w ogóle, bo to już kolejny dzień. Nie będę świrował, to nie jest ten sam dzień. Pierwsza dziwna informacja. Otóż jak zwykle codziennie położyłem się spać w swojej sypialni z Angeliką i z Charlie. Obudziłem się w pokoju gościnnym. Tutaj nie wiem, jak to się wydarzyło. Coś te moje lunatykowanie wraca. Ja zawsze jak byłem dzieckiem, to wychodziłem, zatrzymywali mnie. Chyba przypomniało mi się przez Olka i jakoś mój mózg funkcjonuje. Nie wiem. Zaczynam od śniadanka i to nie byle jakie śniadanie, bo idziemy sobie na śniadanko, idziemy do na lato i teraz wszyscy, o Jezu, ale zaskoczyłeś, faktycznie na lato. Tak, jeszcze będziecie płakać za na lato, ponieważ dzisiaj jest 29, coś takiego, w każdym razie do końca miesiąca na lato funkcjonuje tylko. Zamyka się, koniec, kaput, finito, basta, więc oficjalnie, mega sentymentalnie, ale ostatnie śniadanie w na lato. No za tobą są. Dawaj, idziemy. Last dance nasz, chodź, proszę bardzo. Co się śmiejesz, proszę bardzo. I go. Pięknie. No pewnie. Pyk. Mały taniec. Idziemy, chodź. Gotowa? Gotowa? Co? Pokaż, jak pokazała mama. Pokaż, jak pokazała. O tak, mama ci pokazała? Chodź, zrobimy jej nudno. Pokazała się jej Zora, pokazuje. Pokaż, Charlie, jak mama pokazała. Ściemniasz, tacie? Ja ci dam. Ty. Wiem. Co robimy? Robimy nu, mamie? Mama, na 3-4. 3-4. Nu. Księżniczką nie można przeszkadzać. Już widziałem na wejściu, że gotówką tylko można płacić, więc już prawdopodobnie kasy są zamknięte. Dodatkowo pani powiedziała, że do 8 rano melanż był. O, pożegnanie. Stare czasy, ja za starych czasów przychodziliśmy tu na imprezy, bo na lato to nie tylko była śniadaniowna, nie tylko jakieś tam jedzenie, tylko też mega mocne melanże. Imprezy były, chyba później zniknęły, nie wiem, w każdym razie nie było. I dzisiaj była do 8 rano. Podobno tutaj deszcz padał, podobno ludzie tańczyli w deszczu, chowali się, do 8 rano się bawili. Ach. Krewetki dla niuni, ja biorę chyba pizzę standardową. Tak, na ostatni, pamiętaj, że to jest ostatni posiłek tutaj. Dziwne, co? Strasznie. Odkąd jesteśmy razem, to mieszkamy właśnie tutaj w tym rejonach. Gdzieś to cały czas się przewijało. Dopóki tutaj nie przyszedłem, to tak lajtowo do tego podchodziłem, a teraz mam taki uścisk sercu, wiesz? Naprawdę. Poważnie. Nie będzie nam przykro, jak się wyprowadzimy z tej dzielnicy. No właśnie, to jest też fakt. Ja też o tym myślałem dzisiaj, że my zmieniamy lokalizację, to pewnie byśmy byli tutaj i tak rzadziej. Dzięki. Jest dla tatusia też? Dziękuję, piękny listek. Poproszę jeszcze jedną herbatę, właśnie tą na lato, czy tak to się nazywa? Taką jak zawsze. Tak. Będziemy płakać za herbatami. I a musi mi pani coś zrobić, spytać kuchnię coś. Czyli zrobił kanapkę z pastą rybną jeszcze o tej porze. Mam trochę rybny, bo spróbuj pan przez to mnie poprosił. Ostatni dzień jest, ostatni dzień. To, jeśli tak, to ja chcę kanapkę z pastą rybną i kanapkę z pastą jajeczną. Mam akurat w rybacie, bo dziewczyny zostawiły nam teraz do jedzenia. Musimy to, ale to, że pani miała ty. Ja nie, moją pizzę. Bym chciał... Ostatecznie to mamy, nie? Makaron z krewetkami. O, to proste. Zrobić kanapkę, dzięki. Dziękuję bardzo. Jezu, dziękuję bardzo.
Nie, jeszcze kanapki są moje na razie. Dziękuję bardzo. Skosztujesz, żono? Skosztuję. Zdrówko, za ostatnią kanapkę. Już nie taka pasta. Dzień dobry. Ostatnia nasza randka tutaj, Wojtek. Właśnie, słuchajcie, chciałem zrobić pożegnane jakieś zdjęcie, jakieś coś. Jakieś... Właśnie, właśnie, musimy zdjęcie zrobić. Tak, zróbmy to. Wiesz? Być może. Albo być to... może jest taka piekarnia. Nie, być może była taka perfuma, ale babcia Ela się urodziła. Moja babcia się psika? A ja. Ja nie znam. Wojtek podkradał, czyli... Nie, wiesz, ja też się podcikałem. Pamiętasz, jakiej perfumy twoja teściowa używała? Mogę herbatę czarną. Mhm. Ale z... Wszyscy mają dzisiaj szczególne wymagania. Sokie malinowe. Bardzo fajnie. Takim dużym, o takim czymś. Takim dużym, dobrze. Tak. Bo ci ostatni dzień? Mhm. Cholera. Wolę podwójne malinowe. O! Muszę teraz cały czas mieć włączoną kamerę, bo muszę uwiecznić ostatnie twoje robienie herbatki. To jest dopiero kultowy moment. Trzeba zaparzyć. Zostacie przemówienie jakieś do tej herbatki. Żegnam się z moją herbatką. Otworzyło moje vlogmasy. A to w domu już nie będzie herbatki? No ale tu zawsze przychodziłam, zawsze robiłam tak, taką przebitkę. Czyli to jest tak kultowa herbatka. Herbatka. I powiedz, herbatka. Tak cię tu herbatko rozpromowaliśmy. Cała Polska przyjeżdżała, żeby cię wypić. Nagrywam, jak ty robisz. No, dawaj. Zrób ładne. Jedno zdjęcie, i szybko, bo już... Nie mogę usiąść. Instrukcja, jak zrobić zdjęcie. To ja tak przeczuję. O, dobra, dawaj. No, jak paluszki, tak? Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film trochę z dziadkiem, trochę białej, trochę sentymentalnie, bo już naprawdę to był definitywnie ostatni raz, kiedy pojawiło się na lato u nas jakby na vlogach. Teraz będziemy musieli szukać nowego miejsca, już pewnie niedługo na nowej dzielni. Ciekawe, ciekawe co wymyślimy. Jutro wstaję rano i to będzie pierwszy, nie akcent, pierwszy film o faktycznej remoncie, jak się mówi, wykończeniu, o faktycznym wykończeniu domu. To nie będzie Q&A, po prostu jedziemy gdzieś wybierać coś, zabieramy was z nami, więc będziecie nam doradzać, bo wiadomo, że te vlogi lecą teraz, a będziemy mieli czas na wybór. Czekajcie, jutro wstaję, więc pewnie pojutrze coś takiego vlog. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema.